Witajcie, dziewiarki. No, nie byłabym sobą, jakbym nie zaczęła od pogody. W końcu mamy wiosnę. A jak mamy wiosnę, no to oczywiście sięgamy już po włóczki wiosenne, letnie, no i takie bardziej kolorowe. Mam nadzieję, że ta energia też jest w Was, tak jak i we mnie, jakoś tak bardziej napłynęła. Zaczęłam już robić też sweterek taki bardziej już na wiosnę, na lato. Oczywiście Wam dzisiaj pokażę, z czego go robię, ale chciałabym Wam oczywiście pokazać też dzisiaj troszeczkę nowości, które się pokazały. Te z Was, które mają subskrypcję na nasz newsletter, to już część tych włóczek widziały, no ale chciałabym Wam je pokazać na żywo, no bo może nie wszystkie jeszcze widziałyście, nie widziałyście te włóczki. Zacznę od włóczki Milton. Włóczka Milton, piękna, kolorowa i jest to mieszanka bawełny i akrylu z dodatkiem wiskozy, więc ona jest taka troszeczkę lejąca. Zrobiłam z niej próbkę, akurat nie z tego koloru, pokażę Wam, który to kolor. Z tego koloru zrobiłam próbkę, także ona się układa w takie paseczki, które oczywiście będą zależały od szerokości dzianiny. Bardzo przyjemna, to już jest wyprana próbka. Przyjemna, lejąca, myślę, że bardzo, bardzo fajna właśnie na letnie rzeczy. Jest kilka kolorów do wyboru, modne w tym roku fiolety. Tutaj mamy też zielenie, takie bardziej kolory ziemi. Piękna włóczka, szczerze Wam ją polecam. Ja myślę, że też na którą z nich się skuszę. Też w podobnych takich kolorach i też sporo kolorów nowych pojawiło się z włóczki Fiora. To jest włóczka, którą już w ubiegłym roku mieliśmy, natomiast pojawiły się po prostu nowe kolory. Część z nich jest takich żywych, nasyconych, część takich bardziej spokojnych, stonowanych. Myślę, że każdy coś znajdzie ciekawego. Nadal oczywiście mamy w ofercie inne włóczki, tutaj jest włóczka Riva, którą też Wam polecam, to też jest mieszanka bawełny i akrylu na takie może nie super letnie, ale powiedzmy letnie na chłodniejsze dni sweterki. Z nowych kolorów, włóczki, która już była u nas, jest no, hit taki można powiedzieć nasz, bo to jest włóczka, którą bardzo, bardzo lubicie, czyli włóczka Ella. Natomiast w tym roku pojawiła się już wcześniej, ale wcześniej jakoś tak pewnie nie myślałyśmy jeszcze o letnich włóczkach, więc teraz ją Wam po prostu przypominam. To włóczka Ella, Ella Color. Jest, ta włóczka występuje, no tak jak w ubiegłych latach oczywiście, w wielu kolorach jednolitych, przy czym ta jednolitość jest też, tak umówmy się, troszeczkę umowna, ponieważ ta włóczka charakteryzuje się tym, że ma niejednolitą strukturę, tak? Tutaj mamy takie kawałeczki, takie powiedzmy tasiemkowo, grubo bawełniane, ale są też cieńsze, błyszczące, wiskozowe. Ona tak się zmienia, więc nie daje jednolitego efektu. Zresztą na wielu, wielu zdjęciach, które są u nas na stronie, które nam przysyłacie, możecie zobaczyć, jak wygląda ta włóczka, bo jak mówię, ona była bardzo silnie reprezentowana w wielu Waszych wyrobach. Natomiast w tym roku pojawiła się właśnie w takiej wersji, gdzie jeszcze dodatkowo ma takie różnokolorowe, znaczy może nie różnokolorowe, beżowe. W większości to są takie beżowe po prostu przebarwienia, więc to też nada takiej, myślę, tej włóczce przestrzenności, takiej struktury. No i jest kilka kolorów, też bardzo ładnych, znowu ten modny fiolet, no ale też piękna taka fuksja, ciemna, niebieski, zawsze modny, czarny, przy czym on przez te beżowe przebarwienia no też nie będzie takim smutnym kolorem. To jest włóczka, która była i pojawiły się nowe kolory. Do tutaj tej włóczki za chwileczkę wrócę, ale też z włóczki, gdzie są nowe kolory. To jest też włóczka tasiemkowa, która była w ubiegłym roku, ale też nowe kolory się pojawiły. Znowu zacznę od kolorów takich modnych, czyli origami. Taki mocny kolor żółty, myślę, że dla odważnych, ale jest naprawdę piękny. Wydaje mi się zresztą, że w takim zestawieniu nawet wygląda dosyć ciekawie. Ale dla tych z Was, które są takie bardziej tradycyjne, bardziej zachowawcze, pojawiły się też dwa nowe kolory. Taki czerwony, zieleń taka militarna, która zawsze jest modna na lato i nie tylko. A myślę, że jest to fajna włóczka. To jest też włóczka tasiemkowa. Do tasiemkowych włóczek zresztą dzisiaj wrócimy, bo chciałabym Wam pokazać taki myk, który ja wykorzystuję, robiąc takiej właśnie włóczki, więc jeszcze do niej wrócimy. Z nowości pojawiła się też włóczka kanapa. To jest taka ciekawa bardzo włóczka, bo to jest włóczka z konopi.
w ofercie firmy Lang. Jak pamiętacie, w ubiegłym roku polecałam Wam włóczkę z citrona, która jest mieszanką wełny i konopi. Piękna włóczka. I tę włóczkę też nadal Wam polecam, ale to jest taka włóczka na sweterki, na cieplejsze raczej rzeczy. Hanf und Natur. Ja zawsze mylę niemieckie nazwy, musicie mi to wybaczyć, niestety nie jestem w tym mocna. Natomiast to jest już 100% włóczka z konopi. Ja tutaj pokazałam Wam tylko trzy kolory, ale tych kolorów jest oczywiście więcej. Konopia jest również z firmy Campolmi, natomiast ta wydaje mi się, że jest bardziej miękka. Przy czym też w pierwszym momencie, kiedy tę włóczkę bierze się do ręki, to ona się wydaje taka sznurkowa, bo ona jest po prostu bardzo taką surową włóczką, no takie powiedzmy rustykalne lekko rzeczy, ale po praniu ona też mięknie, jest no myślę, że bardzo przyjemna. Więc również Wam tę włóczkę polecam, jest kilka fajnych kolorów. I z nowości pojawiła się taka, no zupełnie to już jest inna też półka cenowa, bym powiedziała, włóczka style, z jarnartu. To jest mieszanka bawełny i wiskozy. Dzięki tej wiskozie ma taki delikatny połysk. Myślę, że będzie fajną włóczką też na letnie wyroby, bo ona będzie właśnie taka lejąca, przyjemna. Jest niedroga. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny też wybór. Bardzo dużo kolorów. Znowu pokazuję tylko kilka takich mocno energetycznych. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo też są kolory takie oczywiście stonowane. I na koniec chciałabym Wam jeszcze pokazać włóczkę, o której za chwileczkę będziemy troszeczkę więcej mówić, czyli włóczkę z plaż. Ta włóczka podbiła nie tylko moje serce, myślę, że wielu innych pań również. To taka włóczka bardzo ciekawa, dlatego że ona jest to bawełna z akrylem i troszeczkę... Nie, bawełna z akrylem, po prostu. Przy czym więcej jest bawełny, bo 77%. I takie są na tej tasiemce są takie kropeczki. Te kropeczki układają się niejednolicie. To znaczy, to będzie tak, że w jednych miejscach ich będzie więcej, a w innych ich będzie mniej. To daje bardzo ciekawy efekt. No i są znowu takie różne ciekawe wersje kolorystyczne. Popiel z czerwienią, takie róże. Zielenie, z tej zieleni Mariola zrobiła już, no myślę, że już chyba skończyła przez weekend bluzeczkę, więc pewnie lada moment też będziecie ją mogły zobaczyć. I też szarości, jest jeszcze w brązach, ale niestety w tej chwili jej nie mam. Więc nie pokażę Wam, ale też jest bardzo, bardzo atrakcyjna. I co jest właśnie ciekawe w tej włóczce, to to, że ona się układa w takie, tak jak widzicie, jest gęsto tych kropeczek, później są one rzadsze. Oczywiście to wszystko zależy od szerokości dzianiny. Mariola swoją bluzkę robi lub zrobiła zszywając ją. Ja robię na okrągło, już po prostu bałam się zszywania takiej niejednolitej włóczki. I zupełnie myślę, że inne efekty dzięki temu osiągamy, bo w takiej dzianinie węższej ten pasek tych kropek będzie oczywiście troszeczkę dłuższy i przejścia pomiędzy kropkami będą też dłuższe, a u mnie, ja tutaj Wam od razu pokażę, a u mnie to będzie dużo, dużo więcej tych kropek, tak? Bo te przejścia nie będą oddzielone tym dłuższym pasem nie kropek, tak? Czyli tej jednolitej włóczki. Ja ją tutaj połączyłam jeszcze z jednolitym kolorem, więc tutaj tym się proszę nie sugerować, bo to jak gdyby jest poza tą włóczką akurat. Ja ją przerabiam na drutach 4, bo 4,5 wychodziło mi troszeczkę za luźno, chociaż producent sugeruje 4. Oczywiście przypominam, zawsze warto zrobić próbkę, chociaż podobno próbka jest dla mięczaków. No ale mam na ten temat inne zdanie. Dobrze. I chciałabym Wam właśnie dzisiaj na podstawie tej włóczki pokazać taki mój sposób na przerabianie włóczek tasiemkowych. Bo jak wiemy, włóczki tasiemkowe w czasie robienia lubią się tak skręcać i robi się wtedy taki z nich sznureczek, tego nie lubimy. I ja sobie jakiś czas temu wymyśliłam na to taki swój sposób. Dla niektórych może on być kontrowersyjny, dla mnie nie. Pokażę Wam za chwileczkę, jak ja takie włóczki przerabiam. No i na razie to tyle, widzimy się za chwilkę. Normalnie, kiedy przerabiamy oczka prawe, to robimy je w ten sposób, że oczko
wbijamy się z tej strony, tak? Kiedy robimy na okrągło szczególnie, to wtedy to widać. Te z Was, które robią po rosyjsku, po heretycku, jak zwał, tak zwał, dla mnie to nazewnictwo jest kompletnie bez sensu, po prostu każdy robi tak, jak się nauczył, ale ważne jest, żeby osiągać określony efekt. W każdym razie istotne jest to, że prawidłowe takie oczko prawe wygląda w ten sposób na drucie, że oczko, ta pierwsza nóżka jest jak gdyby na drucie z przodu i przerabiamy je w ten sposób. Jeśli robimy na okrągło, to ono zawsze będzie w ten sposób wyglądało. No i robimy w zwyczajny sposób oczka prawe. Ale widzimy tutaj na palcu, to widać, że ta nitka coraz bardziej zaczyna nam się skręcać, czego nie lubimy. Tak, możemy sobie ją za każdym razem prostować, ale ona tam gdzieś dalej będzie się przekręcała, trzeba wtedy przekładać motek, no kombinować, prostować na sznurku tą nitkę, ja tego bardzo nie lubię. Prostym sposobem, żeby tego uniknąć, ja tu je specjalnie spróbuję jeszcze zrobić parę oczek, żeby ona się zaczęła skręcać, jest po prostu nagle przerabianie tych oczek w inny sposób. Nie tak jak zwykle, że jak gdyby wciągamy od spodu tę nitkę, to oczko prawe, tylko tak jak gdyby robimy to w ten sposób. Nakładamy ją od spodu. I widzicie, po przerobieniu dosłownie dwóch, trzech oczek w ten sposób, ta nitka już się zaczyna prostować. Za chwilę możemy robić dalej. Jak widzicie, tutaj mamy oczko, które właśnie w poprzednim okrążeniu było przerobione w taki sposób, jak pokazywałam przed chwilą. Ono wtedy układa się inaczej na drucie. Ta pierwsza nóżka jest z tyłu robótki. Jest z tyłu druta, tak? I trzeba na to uważać, dlatego że jeżeli przerobicie teraz to oczko w normalny sposób, czyli jak gdyby z tej strony, no to będzie oczko przekręcone. Czyli trzeba je przerobić po prostu w ten sposób. Dla tych z Was, które robią tą tak zwaną metodą rosyjską czy heretycką, no to jest jak gdyby normalny sposób przerabiania oczek w robótce takiej, no, robionej na płasko, tak? To oczko po prostu tak wygląda, więc nie będzie to dla Was zaskoczeniem. Ale zwracam uwagę, że przy takim właśnie sposobie przerabiania włóczek tasiemkowych, no trzeba na to zwracać uwagę, że te oczka będą się różnie układać na drucie. Tu znowu mamy takie oczko. No i na przykład mogę je przerobić znowu w taki sposób, pilnując tylko, z której strony się wkłuwam, ale przerabiam je właśnie tak, nakładając w trochę inny sposób nitkę na drut. Mogę oczywiście przerobić też w zwykły sposób, tak? Po prostu te dwa sposoby mieszam w trakcie robienia, tak? Tutaj znowu od spodu. I dzięki temu nitka nie skręca mi się w czasie robótki. To nie wpływa w żaden sposób, moim zdaniem, na wygląd końcowy dzianiny. Robiłam w ten sposób wiele, wiele rzeczy, między innymi też bluzkę, którą mam w dzisiejszym filmiku. Ona jest zrobiona z włóczki Sol de Grade, tego koloru akurat już od jakiegoś czasu nie ma, ale no jest wiele innych. To jest grubsza włóczka tasiemkowa. Ja robię to właściwie nie myśląc nawet specjalnie na ten temat, po prostu co któreś oczko, kiedy zaczyna mi się przekręcać nitka, przerabiam właśnie w taki inny sposób, pokażę Wam jeszcze raz, powoli. Nabieram tę nitkę po prostu w inny troszeczkę sposób. I tu tradycyjny dla przypomnienia i ten troszkę inny. I dzięki temu unikam skręcania się nitki w czasie robienia. Mam nadzieję, że ten sposób, który Wam pokazałam, przyda się. Ja korzystałam z niego wiele razy, bez żadnych problemów. No trzeba tylko po prostu pilnować tych oczek, tak? Zaglądajcie do nas, pamiętajcie, że możecie polubić naszą stronę na Facebooku, tam są cały czas pokazywane aktualności związane z działalnością zarówno sklepu internetowego, jak i sklepów stacjonarnych, więc bądźcie na bieżąco. Uruchomione zostało także konto na Instagramie, więc tam też możecie zaglądać i patrzeć, co ciekawego u nas słychać. No ale przede wszystkim odwiedzajcie nasze sklepy. Serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia następnym razem.